perspektywy przejrzystości finansów publicznych warto mówić o wydatkach publicznych czy pieniądzach podatników, a nie o pieniądzach budżetowych, dlatego że wtedy ten związek pomiędzy obywatelem i jego pieniędzmi z jego podatków jest o wiele słabszy. FOR jako organizacja zajmuje się nie tylko analizą tego, co dzieje się w finansach publicznych, ale też oceną, w jaki sposób te pieniądze są wydawane, czy są wydawane efektywnie i czy służą temu, co jest fundamentem dla każdego gospodarstwa domowego, czyli szybszemu tempu wzrostu gospodarczego. Do tej pory swoje działania skupialiśmy głównie na wydatkach z budżetu państwa i sektora finansów publicznych. Niemniej ostatnio, ze względu na wybory samorządowe, również dzięki stronie sprawdzsamorząd.pl, podjęliśmy takie wyzwanie pokazania w przejrzysty sposób, na co władze lokalne wydają środki, które też są środkami publicznymi. Porównując, jakie są wydatki, czy to na cmentarze, czy to na edukację, czy na transport publiczny. Wydaje nam się, że to, aby obywatel miał dostęp do pełnych informacji o sposobie wydatkowania środków publicznych, jest jednym z najważniejszych praw obywatelskich, dlatego że obywatele mają prawo wiedzieć, jak wydawane są ich pieniądze. Tutaj bardzo ważnym narzędziem jest internet, miejsce, gdzie władze publiczne powinny wrzucać i umieszczać większość swoich dokumentów, ale też wszelkiego rodzaju inicjatywy, które właśnie w taki sposób przejrzysty, jak sprawdzsamorząd.pl, czy Moja Polis, czy Nasza Kasa.pl, pokazują obywatelom, jak wydawane są pieniądze z ich podatków, dlatego że nie oszukujmy się, wiele dokumentów dotyczących finansów publicznych, na przykład sam budżet państwa, jest jednak dokumentem skomplikowanym i wymaga pewnego czasu, żeby zrozumieć wszystkie znajdujące się tam pozycje. Dlatego internet i ta siła prezentacji w sposób prosty na wykresach jest bardzo ważna. To, do czego powinny być te informacje wykorzystywane, to do takiej bieżącej kontroli. Tutaj często my jako organizacja napotykamy się z barierą, gdzie urzędy odmawiają nam dostępu do informacji. Mieliśmy to z tym do czynienia na przykład w sprawie przejęcia środków emerytalnych z otwartych funduszy emerytalnych, kiedy to dostępu do informacji publicznej odmówił prezydent. Ale także w przypadku samorządów, kiedy prosimy o informacje dotyczące finansów spółek komunalnych, również często napotykamy się na różnego rodzaju bariery. FOR korzysta z prawa dostępu do informacji, czy z różnych takich narzędzi watchdogowych w sposób bardzo narzędziowy. My zbieramy informacje, żeby móc je potem w prosty sposób przekazywać opinii publicznej i mediom. To, na co zwracamy uwagę, to jak traktowany jest obywatel, który przychodzi do urzędu, dlatego że często spotykamy się z sytuacją, kiedy osoba z FOR-u występuje jakieś informacje dotyczące finansów publicznych, dostaje z łatwością, kiedy z kolei w ramach testu wysyłamy wolontariusza lub maile z prywatnych skrzynek, jesteśmy traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Taka sytuacja w tym obszarze wydatków publicznych i finansów jest niedopuszczalna, zresztą nie jest dopuszczalna w żadnym wymiarze działania władz publicznych. FOR przygląda się finansom publicznym zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblu lokalnym. Przykładem działalności na szczeblu lokalnym jest m.in. portal sprawdzsamorząd.pl, gdzie pokazujemy wydatki wszystkich miast i gmin w Polsce. Jeśli chodzi o działalność centralną, to ostatnie sprawy, którymi się zajmujemy, to system emerytalny. Tutaj walczyliśmy o różnego rodzaju informacje, na przykład z Kancelarią Prezydenta czy Ministerstwem Finansów. Ważnym tematem jest dla nas także tak zwany darmowy podręcznik, który jednak nie jest rzeczą darmową, tylko właśnie jednym z przykładów czegoś, co jest opłacane z budżetu państwa, czyli z pieniędzy wszystkich podatników. To tylko jeden przykład tego, o jaką informację i o jakie dane w zakresie finansów mogą prosić obywatele, bo mówimy tutaj o miliardach złotych, które są w systemie emerytalnym, albo o bardzo małych kwotach, które wydaje jakaś gmina czy miasto, na przykład na transport publiczny. Dlatego uważamy, że po pierwsze ważne jest działanie
organizacji takich jak FOR, ale też wielu innych organizacji pozarządowych, które w sposób instytucjonalny starają się te dane ściągać z instytucji publicznych i pokazywać w różnej formie w internecie, ale też obywatele, szczególnie na tym szczeblu lokalnym, powinni być świadomi tego, że pieniądze w budżetach miast, pieniądze w budżetach gmin, to są ich pieniądze, które pochodzą z ich podatków i mają prawo wiedzieć, jak są wydawane. Mają prawo wiedzieć, czy efektywnie wydawane są środki na drogi, na szpitale czy na edukację, tak aby móc ocenić, w jaki sposób władza publiczna sprawuje to, do czego została wybrana. Uważamy też, że to, co politycy, szczególnie na szczeblu centralnym, ogłaszają w programach wyborczych, jest niezwykle istotne, dlatego że tam bardzo często z łatwością mówi się o wydawaniu pieniędzy publicznych na jeden cel czy na drugi. Zazwyczaj niewiele osób mówi o tym, skąd te pieniądze zabrać i myślę, że podatnicy muszą być świadomi, że każdy wydatek z budżetu państwa oznacza, że jakiejś innej grupie czy de facto całemu społeczeństwu te pieniądze będą zabrane. Dlatego patrząc na programy wyborcze partii, nie tylko cieszmy się, że powstaną kolejne lotniska czy kilometry autostrad, ale zastanawiamy się nad tym, skąd te pieniądze będą podchodzić i jakich usług publicznych na przykład nie będziemy mieć przez to, że inne usługi publiczne, które są na przykład bardziej medialne, zostaną zrealizowane.